ukryte najgłębiej na świecie więzienie, które znajduje się w próżni. Kiedy będziesz chciał się z niego wydostać, zauważ, że wokół ciebie jest bedrock, a ty nic nie masz przy sobie. Obejrzyj do końca i zobacz, czy będziesz wiedział, jak z niego wyjść. Włączyłem F5, żeby zobaczyć, czy wokół mnie coś się znajduje i zobaczyłem, że na głowie mam perłę. Zdjąłem ją i spróbowałem przeteleportować się na blok obok. Następnie zauważyłem parkour, który musiałem przejść, bo innej drogi nie było. Gdybym spadł, to prawdopodobnie bym zginął. Na końcu była drabinka, a na nią otwarty trapdoor. Gdy tam wszedłem, postanowiłem, że się obrócę i znalazłem samorodek żelaza. Następnie podbiegłem do skrzynki, gdzie znalazłem 9 samorodków żelaza, 9 miedzi, 1 drewno. Obok był piecyk, na którym był kolejny samorodek żelaza. Postanowiłem go wziąć i skraftować łańcuch. Gdy to zrobiłem, zebrałem tabliczkę, która była obok i przepaliłem ją drewnem. Następnie zrobiłem to ze skrzynką i węglem, który pozyskałem z drewna. Następnie zrobiłem 3 pioruny ochrony, wziąłem crafting, rozwaliłem szkło i się podbudowałem do góry. Następnie przeskoczyłem nad próżnią i uciekłem.